że niedawno doszło do przepychanki między panem posłem Antonim Macierewiczem a niezidentyfikowaną w tej chwili dla mnie osobą. Zobaczmy, jak to wyglądało. Nie wiemy, kim jest ten pan. Wiemy, że tam są ochroniarze wynajęci przez nowego szefa Polskiej Agencji Prasowej. Widzą państwo, co się dzieje? Proszę mi nie pokazać tego dokumentu. Ale to mi powiedzieć. Ale jestem posłem, który tutaj sprawdza, co się dzieje. Proszę pokazać dokument. Panu pokazałem. Ale pan, przepraszam bardzo, pan nie jest przedstawicielem władzy, która tutaj decyduje. Proszę.